Drodzy widzowie telewizji Truman, drodzy słuchacze Radia Maryja, właśnie zakończyło się spotkanie młodzieży polonijnej z całego świata tutaj w Madrycie. Temu spotkaniu przewodniczył jego eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Eminencjo, serdecznie dziękujemy za to spotkanie, pozdrawiamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękujemy. Ja też przeżyłem to bardzo mocno, to spotkanie z młodzieżą polską, z Polonii, ale także z Nadwisły. Oni są zjednoczeni ze sobą. Wyszli, narodzili się z tych samych korzeni. I tutaj się czuło tę wspólnotę, wyjątkową wspólnotę z pochodzenia, ale przynależności do narodu i do Kościoła. To są oczywiście silne wrażenia, ale tutaj w Madrycie także wczoraj usłyszeliśmy słowa, że Światowe Dni Młodzieży rozpoczęły się, młodzieży z całego świata, już nie tylko z Polski. Jak ksiądz kardynał tą już ogólnoświatową z każdego zakątka planety atmosferę odbiera? Ojciec Święty rozpalił młodzież, ukazał im prawdziwą miłość i to trwa. Jan Paweł II, ten pochód trwa, bo to są dni światowe, ale praca jest przez cały rok. To jest jakiś ruch, wspaniały ruch młodzieżowy, który trzyma tę młodzież przy Panu Bogu i wskazuje im prawdziwą drogę. To jest coś z natchnienia Bożego. Inspiracja fantastyczna Jana Pawła II. To są już owoce, które zbieramy, którymi się cieszymy. Ta atmosfera jest niepowtarzalna tu w tym kościele w Hiszpanii. Eminencjo, no wczoraj było wiele mowy na temat młodzieży. Ksiądz kardynał Rouco młodzież też tak podniósł, zapalił. No i zawsze, gdy wspominał, czy ksiądz kardynał Rouco, czy ksiądz kardynał Ryłko, czy wspominane było imię Jana Pawła II, no reakcja była niesamowita. Papież, który nie umarł. Nie umarł w sercach ludzkich i w pamięci. Co więcej, na nowo się go odkrywa i to jest nasza siła, radość, no i duma narodu polskiego. Na całym świecie i duch kardynałów, biskup przychodził do mnie, mówiąc mi, powołaliśmy nową parafię, budujemy nowy kościół, dajcie nam relikwie, żebyśmy mieli jakąś pamięć taką fizyczną, dotykalną Jana Pawła II, bo naród kocha papieża. Tu w Madrycie jest gorąco, jutro przyjedzie Ojciec Święty Benedykt XVI. To chyba już ta gorączka chyba dojdzie do zenitu. Jeszcze nas duchowo rozgrzeje. Rozgrzeje nas duchowo. Ale młodzież przyzwyczajona jest nawet do takiej sytuacji, jaka tu jest, tego gorąca i tego potu. To wszystko jakoś ich łączy, raduje. Eminencjo, serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za to, jak eminencja uczy nas, jak być wiernymi Janowi Pawłowi II i Kościołowi. No i przeżywamy razem Światowe Dni Młodzieży. Cieszę się, że jesteście, bo bez was ta atmosfera by nie doszła do Polski i do świata. No bo jak widzę, środków przekazu publicznych polskich tutaj nie ma. Przynajmniej nie zobaczyłem. Telewizja Trwam, Radio Maryja, nam towarzyszy, Bóg zapłać. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen, amen. Pozdrawiam z Madrytu, razem z młodzieżą, wszystkich Polaków nad Wisłą, gdzie tylko są rozproszeni w świecie. Dziękuję bardzo. No, szczęść Boże. Szczęść Boże.